nasze stresnienie absolwenci. Na to witamy naszych pięknych absolwentów.
mogą przebiegać i niektóre z nich. Lekcja, horror się zaczyna. Dla niej frajda, dla niej gmina. Uczeń wchodzi na katedrę. Ona zwierzy cię o bedrę. Teraz śpiewa jak słodyczek, albo bała wprost w ciągniczek. Po kolei wywołuje. Już nikomu nie daruje. Pierwsza, druga, trzecia bała, wreszcie się wyluzowała. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Praca domowa odrobiona? Odrobiona. Za karę napiszesz 100 razy pracę domową będę odrabiał bez pomocy innych, a twój tata 100 razy to podpisze. Helka do odpowiedzi. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Helka, jak ty możesz tego nie wiedzieć? Kiedy jakiego pobił Krzyżaków? Skoro w książce jest wyraźnie napisane Władysław Jagiełło, 1410. Ja to wiedziałam, ale myślałam, że to numer telefonu Jagiełły. A czy telefon wtedy istniał? Nie wiem. Oj, Helka, Helka, dam ci jeszcze jedną szansę. Powiedz nam, co zrobił Kazimierz Wielki po wstąpieniu na tron. Usiadł, pani profesor. Ty też możesz usiąść, bo dalsze poznawanie twoich wiadomości z historii może spowodować atak serca. Ja. A ty, Kowalski, co tam tak rozrabiasz? Halo, halo, tu Ziemia. A może chwilą mogę dostępny. Przepraszamy za utrudnienia. Nie radzę, pani profesor. A to dlaczego? Bo mi tatuś powiedział, że jak pani mi pisze uwagę do dzienniczka, to ktoś oberwie skórę. Niesłychane rzeczy. Ale, przecież my dzisiaj mieliśmy mieć Polski zamiast historii. Pani mi wymarzy tę jedynkę. Pani profesor, możesz sobie pomarzyć. A co z polskiego było zadane? Opis, pani profesor. Opis burzy. No to Kowalski, przeczytaj nam zadanie domowe. Burza. Wy snęło. Ku knęło. Po padało. Dało. I przestało.
i klucz się źle uczy. Co? Zapomniałam kluczy? Pani wnuk się źle uczy. Gdzie? Krowa mucy? Pani wnuk ma same dwoje. Co się truje? Gdzie się truje? Chodź ci wnuczku zacytuję. Pani Leniu, co pani narobiła? Telefony kalierze moi zagrażają, a mówiłem, prosiłem, ostrzegałem, nie zadziergać kałgarem. No i na cóż to się zdało? Dwóch uczniów z kuratorium najwidziałem się zapowiedziało. Ależ panie dyrektorze, ja nic nie zrobiłam. Ja tylko lekcję uczciwie prowadziłam, nic więcej. To niech się pani teraz tłumaczy, bo mnie jutro nie ma w pracy. Thank you.
Oczywiście, że to panie, ładnie pani ma wyglądać, ładną pani ma
Dlaczego płaczesz, Zosiu? Bo śniło mi się, że rozeszkoła się. Nie płacz, to tylko sen. Właśnie dla tego płacz. Dziewczynko, zbawiłaś się? Tak. A jak się nazywasz? Nie wiem. A twoje rodzice jak się nazywają? Nie wiem. To może wiesz, gdzie mieszkasz? Jaki masz adres? Wszystkie.